Przełom w tej historii nastąpił po ponad 20 latach, a wszystko za sprawą przypadkowego spotkania dwóch kobiet, które jak dotąd bały się komukolwiek powiedzieć o swoich przypuszczeniach. Pewnego dnia ich dzieci bawiły się razem w parku rozrywki. To sprawiło, że dwie matki wdały się w rozmowę. Od słowa do słowa zaczęły wspominać wydarzenia z 1989 roku, kiedy doszło do tajemniczego przestępstwa. Wtedy obie były jeszcze nastolatkami. Jedna z nich stwierdziła, że chyba wie, kto za tym stoi. Druga z kobiet także miała własną teorię. Okazało się, że mówiły o tej samej osobie. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Był piątek 24 listopada 1989 roku. Dzień po święcie dziękczynienia obchodzonym w Stanach Zjednoczonych. 18-letnia Amanda Stawik, na którą mówiono Mandy, wyszła z domu około godziny 14. Chciała pobiegać wzdłuż swojej ulubionej trasy. Wzięła ze sobą psa. Często w takich wyjściach towarzyszyła jej matka. Kiedy córka biegła, kobieta jechała za nią na rowerze. Jednak tamtego dnia nie mogła się z nią wybrać. Dlatego jedynym towarzyszem 18-latki był kilkuletni owczarek niemiecki. Minęły 3 godziny, a dziewczyna nie wracała. Nagle przy drzwiach wejściowych zjawił się tylko pies. Bez opiekunki, był przestraszony. Na jego widok matka poczuła niepokój. Doskonale wiedziała, czym jest utrata dziecka. Przeżyła to 14 lat wcześniej. Jej najstarszy syn miał wtedy 16 lat. Pewnego dnia wyszedł na polowanie. Pomimo młodego wieku posiadał już odpowiednie pozwolenia. Nie robił tego po raz pierwszy, ale wtedy coś poszło nie tak. Nie wrócił do domu. Wkrótce odnaleziono jego zwłoki. Został śmiertelnie postrzelony. Wszystko wskazywało na to, że stał się ofiarą zabójstwa. Pomimo upływu lat policja nie znalazła sprawcy. Zrozpaczona kobieta od tamtej pory każdego dnia budziła się z nadzieją, że być może w końcu nadszedł ten dzień, w którym dowie się, kto zabił jej syna. Jednak pomimo ogromnego bólu i poczucia straty, wciąż czuła wdzięczność, że ma jeszcze 3 młodszych dzieci. Tamtego listopadowego dnia zaczęła się bać o jedno z nich. Czy los postanowił odebrać jej również córkę? Próbowała odsunąć od siebie tę myśl, aby nie panikować. Ale kiedy zadzwoniła do chłopaka dziewczyny i jej znajomych, nikt nie wiedział, gdzie Mandy mogła przebywać. Dlatego powiadomiła policję. Rodzina mieszkała w Acme, niewielka miejscowość licząca 300 mieszkańców, położona w Waszyngtonie. Przeprowadziła się tam kilka lat wcześniej z Alaski. Chcieli zacząć wszystko od nowa, po tragedii, która zmieniła wszystko. Mandy, jej matka i dwójka rodzeństwa szybko pokochali swój nowy dom. Mieszkali w spokojnej okolicy, w której wszyscy się znali, gdzie często nie zamykano drzwi na klucz. Dzieci wychodziły same z domu, a nastolatki, takie jak Mandy, biegały samotnie z dala od domu w pobliżu lasu. Przestępczość była tam na niskim poziomie. Najczęściej dochodziło do drobnych przestępstw. Informacja o zaginięciu 18-latki spadła na mieszkańców jak grom z jasnego nieba. Zaburzyła ich spokój. Zaginiona nie wyobrażała sobie dnia bez jakiejś aktywności sportowej. W czasach szkolnych należała do drużyny koszykarskiej. Była również cheerleaderką. Oprócz tego chętnie pływała i często biegała. Interesowała się też muzyką. Grała na kilku instrumentach, m.in. na saksofonie i klarnecie. Dobrze się uczyła i kiedy skończyła liceum, poszła na studia. Rodzina powtarzała, że Mandy chciała robić wszystko i być zawsze jak najlepsza. Lubiła rywalizację. Rozpoczęła naukę na Uniwersytecie w Ellensburgu. To był jej pierwszy semestr. Poszła tam z myślą, że pewnego dnia zostanie pilotem. Jednak już po kilku tygodniach stwierdziła, że to nie dla niej. Myślała nad nową ścieżką kariery. Matka i rodzeństwo zapewniali, że ona nie uciekłaby bez słowa. Dla policji okoliczności jej zaginięcia również były niepokojące. Wszystko wskazywało na to, że dziewczyna zniknęła na pustkowiu w pobliżu lasu. Czyli prawdopodobnie ktoś ją porwał. Kiedy wyszła z domu, miała na sobie jasną bluzę, turkusowe spodnie dresowe i błękitne obuwie sportowe z fioletowym paskiem. Zabrała ze sobą walkmana, gdyż w trakcie biegania lubiła słuchać muzyki. Zaginiona była szczupłą i wysportowaną blondynką z kręconymi włosami i brązowymi oczami. Zrozpaczona matka wyznaczyła śledczym trasę, którą zwykle córka biegała.
Ekipa policyjna uważnie ją przeczesała. Policjanci przesłuchali także osoby mieszkające w pobliżu tej trasy. Pukano do wszystkich drzwi. Pewien mężczyzna przyznał, że tamtego dnia widział poszukiwaną. Biegła w stronę domu, co zdaniem śledczych mogło oznaczać, że już wracała. Jednak tam nie dotarła. Świadek dodał, że jechała za nią ciemna furgonetka. Założyliśmy, że została porwana. Mogło to wyglądać tak. Sprawca podjechał do niej samochodem. Miał przy sobie broń, którą wykorzystał. W ten sposób zmusił ją, by wsiadła do środka. Musiał coś zrobić z psem. Być może go kopnął lub uderzył w inny sposób. Dlatego zwierzę po powrocie do domu było przestraszone. Jako pierwszy w kręgu zainteresowania znalazł się oczywiście chłopak poszukiwanej. Z Rickiem Zenderem spotykała się od 3 lat. Czasami się kłócili jak każda para. W przeszłości kilka razy ze sobą zerwali, jednak nie potrafili bez siebie żyć. Rodzina i znajomi twierdzili, że Rick dobrze traktował swoją dziewczynę. W ostatnim czasie nie mierzyli się z żadnymi problemami, jednak policja i tak wzięła go pod lupę. W przypadku takich spraw winnymi często są życiowi partnerzy. Przemoc nie zawsze jest widoczna gołym okiem. Świadkowie mogli ją po prostu przeoczyć. Rick natomiast od samego początku chętnie współpracował ze śledczymi. Okazało się, że miał alibi na dzień jej zniknięcia, co ostatecznie oczyściło go z wszelkich podejrzeń. Drugiego dnia poszukiwań policjanci w końcu trafili na przełomowy trop w sprawie. W środku lasu natknęli się na jakiś materiał. Gdy przyjrzeli się bliżej, okazało się, że były to turkusowe spodnie dresowe. Matka zaginionej zeznała, że kiedy córka wychodziła z domu, miała na sobie spodnie w podobnym kolorze. Ubranie zostało zabezpieczone i przewiezione do laboratorium. Było częściowo podarte. Badanie wykazało, że znajdowało się na nim męskie DNA w postaci nasienia. To od razu wzbudziło podejrzenia wśród śledczych, że poszukiwana dziewczyna została zgwałcona. Coraz bardziej zaczęli liczyć się z tym, że jeśli ją znajdą, to martwą. Zabezpieczone spodnie pokazano matce. Kobieta stwierdziła, że nie należały one do jej córki. Zwróciła uwagę, że materiał miał wiele dziur. Twierdziła, że 18-latka nie wyszłaby z domu w tak podartych ubraniach. Matka nie dopuszczała do siebie myśli, że jej dziecku prawdopodobnie stała się krzywda, że mogła paść ofiarą napaści seksualnej. Chciała wierzyć, że Mandy wróci do domu cała i zdrowa. Jednak śledczy uważali, że do wszystkich uszkodzeń ubrań doszło w trakcie napaści seksualnej. Mimo wątpliwości matki, przyjęli, że to, co znaleźli, należało dołączyć do materiału dowodowego. Przeczesano większość lasu, wykorzystano do tego helikopter i psy tropiące. W akcji brali udział nie tylko policjanci, ale również zwykli mieszkańcy, którzy znali studentkę i jej rodzinę. Zginięcie lubianej 18-latki zaburzyło ich spokój i poczucie bezpieczeństwa. Żeby to wszystko odbudować, należało odnaleźć ją całą i zdrową. Dlatego każdy chciał jej pomóc, jak tylko umiał. Bo w pewnym sensie dotyczyło to nie tylko jednej rodziny, ale wszystkich członków tej niewielkiej, lokalnej społeczności. 27 listopada poszukiwania skierowano w pobliże rzeki. Po pewnym czasie funkcjonariusze dostrzegli złamaną gałąź drzewa w wodzie blisko brzegu. Coś o nią zahaczyło. Kiedy podeszli bliżej, zauważyli coś niebieskiego. Dopiero po chwili zdali sobie sprawę, że był to but założony na ludzką stopę. Z rzeki wyłowiono młodą kobietę, która poza obuwiem i skarpetkami była naga. Ciało przewieziono do prosektorium, gdzie wkrótce matka Mandy dokonała pozytywnej identyfikacji córki. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zmarła w wyniku utonięcia. Lekarz sądowy w raporcie z autopsji zaznaczył, że chwilę przed zgonem denatka otrzymała cios z tyłu głowy, wskutek czego prawdopodobnie straciła przytomność. To wtedy sprawca mógł ją wrzucić do wody. Została również wykorzystana seksualnie. Specjalista zabezpieczył ślady nasienia. To potwierdziło wcześniejsze podejrzenia śledczych. Ponadto okazało się, że DNA ze znalezionych spodni pasowało do tej próbki. Na nogach i ramionach zmarłej widniały liczne zadrapania. Takie rany mogły powstać w wyniku styczności z kolcami krzaków jeżyny, które rosły w lesie. Dzięki tej informacji stróże prawa wysnuli teorię, że ofiara próbowała uciec swojemu oprawcy. Założyli następujący rozwój wydarzeń. On prawdopodobnie zawlókł ją do lasu, rozebrał i zgwałcił. Ona wykorzystała chwilę jego nieuwagi i usiłowała wydostać się stamtąd.
Uciekając, wpadła w ostre krzaki, ale gwałciciel okazał się szybszy. Złapał ją, uderzył jakimś tępym narzędziem w głowę i następnie wrzucił do rzeki. Nie udało się jednak odnaleźć jej bluzy, bielizny i walkmana. Policjanci uważali, że sprawca prawdopodobnie zabrał je ze sobą. Potraktował te przedmioty jako swoje trofea i pamiątki po dokonanej zbrodni, albo zniszczył. Policjanci otrzymali wskazówkę od pewnej osoby, która widziała tajemniczego człowieka kręcącego się w okolicy, w której znaleziono później zwłoki. Sporządzono portret pamięciowy przedstawiający mężczyznę o nieco dłuższych i ciemnych włosach, zaroście oraz wąsach. Policjanci uznali, że mógł to być miejscowy włóczęga o imieniu David. Zatrzymali go i przesłuchali. Pobrali od niego materiał biologiczny, który później został porównany z zabezpieczoną przez medyków próbką. Wynik wykazał jego niewinność. Nieco później cień podejrzeń padł na sąsiada rodziny. Paul Malek był kluczowym świadkiem w sprawie. To on widział Mandy biegnącą w stronę domu. Podczas składania zeznań dodał, że jechała za nią ciemna furgonetka. Nie podał żadnych szczegółów na temat tego pojazdu. Twierdził, że nie zwrócił uwagi na tablicę rejestracyjną, konkretny model oraz nie przyjrzał się kierowcy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo skąd mógłby wtedy wiedzieć, że te informacje później mogą okazać się przydatne? Jednak śledczy zauważyli, że w podejrzany sposób interesował się sprawą. W rozmowach z nimi próbował wyciągnąć jak najwięcej informacji, ale kiedy oni prosili go, by wyraził zgodę na udział w badaniu DNA, odmówił. Policjanci nie odpuścili, zawnioskowali o sądowy nakaz. Nie miał zatem wyjścia. Mimo to nadzieja na szybkie złapanie sprawcy równie błyskawicznie umarła. Paul, podobnie jak David, był niewinny. Wkrótce każdy mężczyzna mieszkający w okolicy, spokrewniony z zamordowaną lub znajdujący się w jej paczce znajomych, został poproszony o próbkę materiału biologicznego. W ten sposób wykluczono około 30 osób z kręgu zainteresowania. Śledztwo stanęło w martwym punkcie. Policja nie miała żadnych nowych tropów. I tak upłynęły dwie dekady. Aż w końcu, w 2009 roku, nowy zespół detektywów przejrzał akta sprawy. Większość z tych policjantów była w wieku ofiary albo niewiele od niej starsza. Znali ją ze szkolnych korytarzy i chcieli zrobić wszystko, by w końcu odnaleźć jej zabójcę. Przeglądając stare dokumenty, zwrócili uwagę na jedną osobę. John Wisniewski. Były mieszkaniec Acme. Lokalna społeczność pamiętała go, ponieważ zasłynął z tego, że handlował różnymi nielegalnymi substancjami odurzającymi. Zanim się wyprowadził, kilka razy wspomniał różnym osobom, że podobno znał sprawcę tej zbrodni, jednak nigdy nie chciał wskazać, kto nim był. Policja kilkukrotnie z nim rozmawiała, ale za każdym razem przekonywał, że nic na ten temat nie wie. Po wielu latach stróże prawa postanowili jeszcze raz sprawdzić ten wątek. Mieli nadzieję, że upływ czasu zmienił podejście mężczyzny, że być może w końcu będzie chciał wyznać ten swój pilnie strzeżony sekret. Próbowano go namierzyć, co okazało się dość trudne. Wyprowadził się ze Stanów Zjednoczonych. W końcu ustalono jego aktualny adres. W 2010 roku detektywi udali się aż do Kambodży, by z nim porozmawiać. Liczyli na to, że podróż do Azji będzie momentem przełomowym, ale mężczyzna cały czas powtarzał, że nic nie wie na temat zabójstwa. Śledczy mu nie uwierzyli. Ich zawodowe doświadczenie i intuicja podpowiadały, że znał prawdę, ale z jakichś nieznanych im powodów postanowił kłamać. Być może obawiał się, że sprawca dowie się, że to on wszystko wyśpiewał i będzie chciał się za to zemścić. W każdym razie policjanci nie byli w stanie w żaden sposób nakłonić go do współpracy. Musiały minąć kolejne 3 lata, by pojawił się nowy wątek. Rodzina zamordowanej już dawno straciła nadzieję, że kiedykolwiek uda się rozwiązać tę sprawę. Matka musiała żyć z myślą, że w brutalny sposób straciła najpierw syna, a później córkę. Już nie jeden, ale 2 zabójców nie zostało złapanych. Prawdopodobnie żyli sobie gdzieś spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Być może mieli nawet własne dzieci. I nagle wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Na policję zgłosiły się 2 kobiety, które miały swoje podejrzenia na temat tego, kto mógł zabić 18-letnią studentkę. Czekały prawie 24 lata, by o tym powiedzieć. Za ich milczeniem kryła się niepewność i strach. Żyjąc w niewielkiej miejscowości, w której każdy zna każdego, rzucanie jakichkolwiek podejrzeń czy oskarżeń jest dość ryzykowne.
zwłaszcza jeśli nie ma się żadnych dowodów. Dlatego nie chciałyby ktokolwiek oskarżył je o powielanie kłamstw. Najbardziej obawiały się, że ludzie stanęliby po stronie mężczyzny, który pochodził z szanowanej i powszechnie lubianej rodziny. Pewnego dnia nabrało jednak odwagi, ale tak naprawdę wszystko było kwestią przypadku. Mary Lee i Heather wcześniej się nie znały. Los sprawił, że ich dzieci bawiły się razem w akwaparku. Dwie pilnujące mamy zaczęły ze sobą rozmawiać. Najpierw mówiło o swoich pociechach. Później temat zszedł na nieco inne tory. Śmierć 18-latki odbiła się tak szerokim echem, że nawet po latach wciąż była tematem rozmów na ulicy czy w sklepach. I tak się stało, że obce sobie kobiety poruszyły ten wątek. Jedna z nich powiedziała, że chyba wie, kto zabił Mandy. Druga z nich też miała swoją teorię. Po chwili zgodnie doszły do wniosku, że obie podejrzewały tę samą osobę. Ich przypuszczenia wiązały się z sytuacjami, których doświadczyły na własnej skórze. W 1989 roku 15-letnia wówczas Heather wracała z meczu wraz z kolegami. Jechali samochodem. Jeden z nich, starszy o 6 lub 7 lat, chłopak zaczął z nią flirtować. Ona nie była nim zainteresowana, co próbowała mu pokazać. To go jednak nie zraziło. Powiedział jej, że ma piękne oczy. Po chwili wyjął długopis i zaczął przejeżdżać nim po jej nodze. Dziewczyna nie kryła przerażenia, ale on nie zwracał na to uwagi. Siedziała praktycznie nieruchomo, licząc na to, że jej kolega nie posunie się dalej. Na szczęście nic więcej się wtedy nie wydarzyło, ale ta sytuacja utkwiła głęboko w jej pamięci. Od tamtej pory za wszelką cenę unikała jakiegokolwiek kontaktu z tym człowiekiem. Nie chciała więcej na niego patrzeć. Co ważne, wydarzyło się to kilka miesięcy przed zabójstwem 18-letniej studentki. Doświadczenie Mary Lee okazało się nieco bardziej traumatyczne. W lipcu 91 roku miała już wtedy męża i roczne dziecko. Pewnego wieczoru, pod nieobecność małżonka, ktoś zapukał do drzwi jej domu. Kiedy otworzyła, w progu stał znajomy mężczyzna. Przywitał się i powiedział, że był w okolicy na polowaniu. Zapytał, czy mógłby zadzwonić do żony. Chciał jej przekazać, że niebawem wróci. Kobieta wpuściła go do środka, zupełnie nie przeczuwając tego, co się za chwilę wydarzy. Była akurat w sypialni, gdy nagle do niej dołączył. Przyznał, że od dawna mu się bardzo podobała, podkochiwał się w niej. Wielokrotnie fantazjował o leżeniu z nią w łóżku i robieniu różnych intymnych rzeczy. Dodał, że czasami przejeżdża obok jej domu, patrzy wtedy w okna, sprawdzając, czy jest sama. Przestraszyła się i zażądała, by natychmiast wyszedł, ale on nie chciał tego zrobić. Kontynuował mówienie o rzeczach, o których ona nie chciała słuchać. Błagała, by dał jej spokój. Straszyła policją. W końcu odpuścił. Wyszedł i więcej nie wrócił. Ale kobieta przez te wszystkie lata obawiała się, że pewnego dnia znowu do niej przyjdzie i tym razem ją skrzywdzi. Żadna z nich nigdy wcześniej nikomu nie powiedziała o tych sytuacjach. Nawet swoim rodzicom czy mężom. Historię Heather jako pierwsza usłyszała Mary Lee i odwrotnie. Następną osobą był detektyw, który zajmował się sprawą lokalnego zabójstwa. Kiedy dowiedział się, o którego mężczyznę chodziło, nie wiedział, co powiedzieć. Śledczy nigdy nie brali go pod uwagę. Timothy Bass, znany jako Tim, pochodził z rodziny lubianej w okolicy. Kiedyś mieszkał w Acme, ale na początku lat 90. przeniósł się do pobliskiego Everson. On i jego bliscy zostali przesłuchani w 89 roku, tak jak większość mieszkańców. Jednak od nikogo z tej rodziny nie pobrano wtedy DNA. Policjanci uznali wtedy, że akurat oni na pewno nie mieli nic wspólnego z tą zbrodnią. W 2013 roku śledczy przesłuchali go. Zapytali, czy znał ofiarę. Zaprzeczył. Dopiero pod wpływem kolejnych pytań przypomniał sobie, że ją kojarzył. Przesłuchującym zapaliła się czerwona lampka. Nie chcieli uwierzyć, że Tim początkowo nie wiedział, kim była Mandy. Dzieliło ich zaledwie 4 lata różnicy, więc prawdopodobnie niejednokrotnie spotkali się na szkolnym korytarzu. Mogli mieć także wspólnych znajomych. Poza tym każdy, kto w 89 roku mieszkał w Acme, nawet jeśli nie poznał jej osobiście, słyszał o niej. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami i w dalszym ciągu była tematem rozmów. Bassowie mieszkali około 3 km od domu rodziny Stawik. W dodatku w pobliżu trasy, którą dziewczyna zwykle biegała. Policjanci uznali jego zachowanie za teatralne i dziwne.
Zupełnie jakby udawał i chciał sprawić pozory, że nigdy nie miał z nią nic do czynienia. Za bardzo starał się, by tak właśnie pomyśleli. I to dało odwrotny efekt. Poza tym nie chciał z nimi współpracować i odmówił oddania próbki śliny na badanie DNA. Powiedział, że czułby się nieswojo z tym, że jego DNA znalazłoby się w rękach obcych osób, które mogłyby sfałszować wyniki tylko po to, by w końcu ktoś odpowiedział za te zbrodnie. Nawet jeśli miałaby to być całkowicie niewinna osoba, za którą on sam się uważał. W 2015 roku policjanci wystąpili z kolejną prośbą. Znowu usłyszeli odmowę. Wobec tego postanowili go śledzić i zaczekać na jego nieostrożny ruch. Jednak on najwidoczniej zdawał sobie sprawę z tego, że był pod obserwacją. Nie wyrzucił w miejscu publicznym żadnego niedopałka papierosa, kubka po kawie czy plastikowej butelki. W pracy używał rękawiczek, więc nie zostawił nawet odcisków palców. Z jakichś powodów policja nie zdecydowała się wystąpić o sądowy nakaz. Prawdopodobnie ze względu na brak bezpośredniego dowodu łączącego tego mężczyznę z zabójstwem. Tim był kierowcą w pobliskiej piekarni. W 2017 roku policjanci odwiedzili to miejsce. Porozmawiali z jego menadżerką, ale nie wyjawili jej, jaką sprawę prowadzą. Pomimo to kobieta domyśliła się, że chodzi o zabójstwo z końca lat 80. Zależało jej, aby sprawca, który zburzył spokój mieszkańców pobliskich miejscowości na długie lata, w końcu znalazł się za kratkami. Dlatego postanowiła pomóc. Zrobiła to z własnej inicjatywy. Śledczy, nawet gdyby chcieli, nie mogli jej o to poprosić. Byłoby to niezgodne z prawem, ale ona zawsze miała pewne dziwne przeczucie względem kolegi z pracy. Jak sama wyznała, postrzegała go jako agresywną osobę. Zdarzało mu się nieraz wybuchnąć gniewem, nie dało się tego nie zauważyć. Ponadto kierowca nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do kobiet. Zwracał się do nich w znacznie gorszy sposób niż do mężczyzn. Zazwyczaj okazywał im pogardę. Do swojej menadżerki nigdy nie mówił po imieniu. Nie używał też względem niej jakichkolwiek zwrotów grzecznościowych. Nazywał ją oschle kobietą. Po rozmowie z policjantami pracownica piekarni zaczęła uważnie go obserwować, czekając tylko na to, aż zostawi w kuble na śmieci jakąś butelkę, z której wcześniej pił. Ale przez kolejne 3 miesiące nie miała szczęścia. Dopiero po tym czasie niespodziewanie w koszu znalazła się wyrzucona przez niego puszka po coli i plastikowy kubek. Menadżerka włożyła na dłonie rękawiczki i wyjęła te przedmioty. Następnie skontaktowała się z detektywami. Policjanci przesłali te przedmioty do laboratorium w celu przeprowadzenia badań. Jakiś czas później przyszły wyniki. Okazało się, że ślina pozostawiona na tych dowodach oraz nasienie zabezpieczone w 1989 roku należały do tej samej osoby. Grudnia 2017 roku 50-latek został aresztowany na parkingu piekarni pod zarzutem porwania, zgwałcenia i morderstwa pierwszego stopnia. W trakcie pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do winy. Twierdził, że nigdy tej dziewczyny nie poznał. Policjanci odparli, że to dziwne, bo nasienie sprawcy, które zabezpieczono, pasowało do niego. Mężczyzna był zszokowany tą informacją. Zaczął nerwowo dopytywać, skąd mieli jego DNA, bo przecież odmówił udziału w badaniu. Po chwili zmienił swoją wersję. Przyznał, że znał ofiarę i łączył ich sekretny związek. Powiedział, że pewnego dnia ona wyszła z domu pobiegać. On wybrał się wraz ze swoim ojcem na przejażdżkę rowerową. Pokonywali tę samą trasę i los sprawił, że zaczęli o czymś rozmawiać. Wyraźnie podkreślił, że rozmowę zapoczątkował jego tata. On po chwili się dołączył. Do tego zdarzenia doszło jeszcze wtedy, kiedy dziewczyna chodziła do liceum. Wybierając się na kolejne przejażdżki, wielokrotnie spotykał Mandy. Za każdym razem rozmawiali. Jednak z czasem ta relacja stała się bardziej intymna. Kilkukrotnie uprawiali ze sobą seks. Między innymi krótko przed jej śmiercią. Policjanci dopytywali o jakieś dowody potwierdzające tę znajomość, ale Tim twierdził, że nie pisał do niej żadnych listów ani nie dzwonił. Nie wiadomo nawet, gdzie się spotykali. Powiedział, że nie znał adresu jej rodziny. Raczej wątpliwe, by przyprowadzał ją do swojego domu. Podkreślił, że starali się ukrywać przed innymi swój romans. Ona miała chłopaka. On narzeczoną, z którą planował ślub. Nie chcieli, by ta informacja rozniosła się i wywołała skandal. Policjanci nie uwierzyli. Według nich historia brzmiała jak bajeczka wymyślona na poczekaniu.
Jeszcze tego samego dnia detektywi odwiedzili matkę ofiary. Kobieta obchodziła wtedy swoje urodziny. Poinformowali ją o ujęciu podejrzanego. A ona uznała, że w ten sposób podarowali jej najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek mogła otrzymać. Proces ruszył w 2019 roku. Na sali sądowej stawili się jego bliscy, którzy opowiedzieli, jak wyglądało ich życie u boku oskarżonego. Przez 28 lat był żonaty. Kiedy poznał swoją przyszłą małżonkę, on miał 19 lat, a ona 16. Kobieta, której się oświadczył, doświadczyła przemocy w swoim domu rodzinnym. Chciała stamtąd za wszelką cenę uciec. Myślała, że Tim będzie jej wybawcą. Dlatego powiedziała tak. Ale po ślubie okazało się, że wpadła z deszczu pod rynnę. Mąż kontrolował żonę na każdym kroku. Ona w przeciwieństwie do niego nie mogła nic. Traktował ją jak służącą. Zwracał się do niej w wulgarny sposób. Obrażał przy rodzinie. Czasami zabraniał jej nawet się odzywać. Kobieta przez lata próbowała wytrzymać takie traktowanie ze względu na dobro trójki ich dzieci, ale pewnego dnia odeszła. Mąż otrzymał wówczas sądowy zakaz zbliżania się do niej, jednak po 2 miesiącach wróciła do niego. Jak się później okazało, zmusił ją do tego. Zagroził, że wykorzysta rodzinne znajomości i koneksje, by ograniczyć jej władzę rodzicielską. Bała się, że gdyby spełnił swoje groźby, to wtedy, nie mając kontroli nad nią, zacząłby znęcać się nad dziećmi. Dopiero aresztowanie mężczyzny w grudniu 2017 roku dało kobiecie szansę na, jak sama to określiła, uwolnienie się z tego więzienia. W trakcie procesu byli już po rozwodzie. To ośmieliło ją, by opowiedzieć o wszystkich złych rzeczach, których doświadczyła z jego strony. Potwierdziła też, że znała Mandy. Nie były może koleżankami, ale chodziły do tej samej szkoły i często się mijały. Poza tym wiedziała, pod jakim adresem mieszkała jej rodzina. Znała także inne szczegóły z nimi związane. A to zdaniem prokuratury mogło świadczyć, że oskarżony miał podobną wiedzę i tylko udawał, że było odwrotnie. Podejrzewano, że wymyślił romans i okoliczności poznania, by oczyścić się z zarzutów. Była żona Tima zeznała, że kiedy policja zainteresowała się nim, on zaczął układać plan, jak się z tego wywinąć. Chciał zrzucić winę na jego nieżyjącego już ojca. Rozmawiał nawet na ten temat ze swoją matką, której ten pomysł się nie spodobał. Pani Bass zaprzeczyła, by coś takiego się wydarzyło. Jako jedyna wstawiła się za synem. Była święcie przekonana, że on nikogo nie zabił. Interesujących informacji dostarczył również młodszy brat Tima. Mężczyzna znał Mandy i miał z nią wspólnych znajomych. Okazało się, że oskarżony wcześniej namawiał go do złożenia fałszywych zeznań. Chciał, by on opowiedział, że także sypiał z dziewczyną oraz że ona często zdradzała swojego chłopaka. Prosił również matkę i brata o zapewnienie mu alibi na 24 listopada 1989 roku. Chciałby zgodnie zeznali, że tamtego dnia wybrali się wspólnie na rodzinne zakupy. Brat zeznał przed sądem, że Tim od zawsze odstawał od reszty. W czasach szkolnych nie potrafił nawiązać nowych znajomości. Był raczej samotnikiem, bo inni uważali go za dziwaka, od którego powinni trzymać się z daleka. Często reagował złością na nieprzyjemne sytuacje. Ponadto nawet brat zauważył jego niechęć w stosunku do płci przeciwnej. Głosił konserwatywne poglądy, m.in. takie, że kobiety powinny być absolutnie posłuszne mężczyznom. Przywołał podczas procesu jedną sytuację z czasów młodości. Otóż oskarżony jako nastolatek miał dziewczynę. Ona dość szybko poznała jego prawdziwą twarz i zakończyła ten związek. Zraniony chłopak zadzwonił do niej i zagroził, że jeśli do niego nie wróci, to on odbierze sobie życie. Trzymał wówczas w dłoni broń, z której wystrzelił w powietrze. To sprawiło, że młodszy brat zaczął się obawiać starszego. Po wielu latach informacja o aresztowaniu Tima nie zdziwiła go aż tak bardzo. Choć bił się z myślami, by opowiedzieć o tym wszystkim, doszedł do wniosku, że zabójca Mandy powinien ponieść konsekwencje, nawet jeśli oznaczało to zdradzenie tak bliskiej mu osoby. Obrona próbowała obalić te zeznania. Cały czas obstawała przy wersji, że Tim Bass miał romans z ofiarą. Adwokaci zwrócili uwagę, że nie można mieć pewności, czy w ogóle doszło do napaści seksualnej. Ich zdaniem nastolatka mogła odbyć przed śmiercią dobrowolny stosunek. Na sali sądowej pojawiła się biegła, która próbowała uwiarygodnić tę wersję.
Powiedziała, że do kontaktu seksualnego mogło dojść nawet 2 dni przed zabójstwem. Z tym nie zgodził się specjalista, który 30 lat wcześniej przeprowadził sekcję zwłok. Z uwagi na dużą ilość znalezionego nasienia oraz fakt, że zwłoki wyrzucono do wody, założył, że do intymnego zbliżenia doszło najwyżej kilka godzin przed zgonem. Prokurator zwrócił uwagę, że zamordowana nie miała na sobie ubrań. Gdyby nie napaść seksualna, sprawca raczej nie zadałby sobie trudu jej rozebrania. Poza tym, na ciele pozostały liczne zadrapania, które prawdopodobnie powstały w wyniku zetknięcia z kolcami krzaków rosnących na miejscu zbrodni. Gdy do tego doszło, musiała być naga. Logicznym wnioskiem wyciągniętym na podstawie zgromadzonych dowodów było przyjęcie, że doszło do zgwałcenia. Rodzina i znajomi ofiary nie wiedzieli nic o rzekomym romansie. Uważali, że 18-latka nie zdradziłaby swojego chłopaka. Ponadto ich zdaniem nigdy nie zwróciłaby uwagi na kogoś takiego jak oskarżony, od którego ludzie woleli trzymać się z daleka. Organy ścigania założyły, że Tim i Mandy prawdopodobnie znali się z widzenia, być może nawet ze sobą rozmawiali. Ich drogi mogły się skrzyżować, gdy dziewczyna wyszła pobiegać, a on wybrał się na przejażdżkę rowerową. Spodobało mu się tak bardzo, że pewnego dnia mężczyzna postanowił zrobić jej krzywdę. Jako że dziewczyna nie odwzajemniała jego chęci intymnego zbliżenia, uznał, że tylko w taki sposób mógł dostać to, czego tak bardzo pragnął. Ława przysięgłych uznała Tima za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd skazał go na 26 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, czyli prawie tyle samo, ile policji zajęło schwytanie tego mordercy. Skazaniec do dziś przekonuje, że jest niewinny. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Odcinek programu 48 Hours pod tytułem Mandy Stawik – The Case No One Could Forget, opublikowany na platformie YouTube 1 listopada 2022 roku. Odcinek programu 2020 pod tytułem 30 Years Searching, opublikowany na portalu ABC 21 września 2021 roku. Akt oskarżenia przeciwko Timothy'emu Bassowi wystawiony 14 grudnia 2017 roku. Artykuły z takich portali informacyjnych jak Heavy oraz CBS News.